Jeśli mam być skrupulatna, to pokazuję, co właśnie sobie wzięłam na dłoń. Trochę tej mieszanki chrupiącej, czyli tutaj ten miks słonecznik, dynia oraz orzeszki piniowe. To razem sobie uzupełniam z tą herbatą, która wbrew pozorom jednak nie smakuje tak jak zwykła czarna. Trochę jak zwykła czarna, tak pół na pół, a trochę czuć taką właśnie taką ziołowość, która niekoniecznie zawsze jest smaczna, jeżeli chodzi o herbaty. Bo zioła jako zioła, w sensie na przykład zioła prowansalskie, czy właśnie różne zioła świeże typu, nie wiem, tymiany, oregano itd. uwielbiam, ale herbatki ziołowe to różnie. Typowo miętę uwielbiam, melisę, takie powiedzmy jednoskładnikowe i to niektóre. Jeżeli chodzi o takie mieszanki, głównie z jakąś właśnie pokrzywą, nie pokrzywą, to no to już różnie. Ale tak jak wspominałam, regularnie będę piła. Wprowadzam pewne takie regularne nawyki, czyli między innymi regularne właśnie takie rzeczy jak zdrowe tłuszcze, słonecznik, orzechy, migdały. Po prostu niewielkie ilości dodawam do różnych posiłków, bo naprawdę mogą zdziałać cuda. Picie tych herbatek odtruwającej, oczyszczającej oraz a właśnie treningi. Dzisiaj pierwszy trening w cudzysłowie odwębniony, zrobiony. Postanowiłam jednak nie przesadzać, nie robić treningów około 2 godzin, bo po prostu łatwo potem o to, żeby po prostu zaprzestać ich. Łatwo potem jakiś dzień odpuścić, gdzie nie za bardzo jest czas. Więc postanowiłam, że to będą około 30-minutowe treningi, ale dzień w dzień, po prostu wszystkie dni. Nie ma z wyłączeniem żadnego dnia, po prostu zawsze, każdego dnia. I to staram się takie właśnie, miały to być takie trochę luźniejsze, ale dłuższe treningi, ale jednak 30-minutowe, ale bardzo zintensyfikowane. To tyle. Witam ponownie, tym razem przejście do obiadu, kolacji. Jest to leczo w wersji wegetariańska, w sensie bez mięsa. Tam jest m.in. cebula, pomidor, papryka i oczywiście cukinia, młoda cukinia. Miksała tutaj fragment roszponki. Dodatkowo to akurat niezdrowe, takie paluszki z sera wędzonego. No i oczywiście ta mieszanka, posypane jest to wszystko mieszanką kiełków, wspomnianą już nieraz dzisiaj, oraz tych orzechów różnych. Wydaje mi się, że chyba widoczność jest jeszcze w miarę dobra. To sobie do kolacja, czyli tak powiedzmy taki późny obiad, wczesna kolacja. Jeszcze w międzyczasie zjadłam, już nie kręciłam, zjadłam trochę tej młodej cukinii, która smakuje dla mnie jak trochę w klimatach jabłka. Zjadłam również jabłko, też nie kręciłam, ale zrobiłam zdjęcie, więc też włączę w ten filmik. I jeżeli chodzi o ten posiłek, wybiłam też jeszcze tą drugą herbatę, czyli tą wersję nieoczyszczającą, tylko odtruwającą. I dzisiaj jeszcze może sobie zjem, nie wiem, jabłko albo grejpfruta. I to by było na tyle. Oczywiście piłam dużo też wody w ciągu dnia, ale to już po prostu nie będę każdej szklanki wody kręcić. To tyle, jeżeli chodzi o obiad do kolacji. Jest to bardzo smaczne danie. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że leczo, jeszcze do lecza było dosypanych trochę płatków owsianych, tak jakby, żeby trochę było to bardziej syte. I ja osobiście bardzo lubię takie danie, lubię w ogóle leczo i to właśnie bardziej takie wegetariańskie, często też z dodatkiem jeszcze pieczary, kukurydzy, fasolki. To tyle, jeżeli chodzi o te paluszki serowe, sera wędzonego, to teraz jest taka wersja, są w sumie dwie wersje, zwykłe i taka trochę jakby z cebulą. One są też dostępne na lodówkach w Biedronce. Nie próbowałam ich jeszcze, pachną jak po prostu ser żółty wędzony. Ale są chyba z serka topionego. Ale to, tak jak mówię, nie jest zdrowe, ale reszta jak najbardziej. Bo tak naprawdę bogactwo różnych witamin B w płatkach owsianych, dużo różnych warzyw, więc dużo różnych witamin i nie wiem, pomidory, też potas, sałaty. No i tak naprawdę wiadomo, kiełki to już w ogóle same bogactwo i też trochę tych orzechów właśnie, żeby zdrowe, kwasy tłuszczowe. Też dużo mają takie rzeczy. Magnezu zresztą w ogóle jest to posiłek, który daje mnóstwo energii, mnóstwo różnych składników odżywczych. Jest bardzo pożywny, bardzo syty i sprawia, że nie chce się jeść nic słodkiego. Do usłyszenia w jakimś innym dniu. Jeszcze spróbuję trochę nakręcić z fleszem, chociaż jeżeli chodzi o kręcenie z fleszem, to tutaj po prostu bardzo prześwietla i powoduje trochę wręcz neonowe kolory, ale tak to się prezentuje w trochę lepszym oświetleniu. Tak jakby tutaj różne sałaty, roszponka, te paluszki, tutaj widać różne posypki orzechowe i właśnie kiełkowe. Leczo. No, pewnie to jest taka pewnego rodzaju zdrowa papka, ale tak naprawdę mówię, różne warzywa i płatki owsiane. I to leczo jest zrobione w ogóle bez tłuszczu, nawet cebulę przesmażałam w zasadzie w wodzie. Jeszcze jak już kręcę, to mogę jeszcze powiedzieć, że... Oj,
ale sobie zasłoniłam. Leczę zrobiłam w ten sposób z proporcji: dwie cebule na jedną cukinię młodą, na jedną paprykę i dużo różnych, bez koncentratu, bez żadnych przecierów, tylko po prostu dużo różnych świeżych pomidorów, tych właśnie konkretnie śliwkowych. Z przypraw głównie tam jest imbir, kumin, przyprawa meksykańska, takie różne ziołowe właśnie, trochę takich ostrych, pieprz kajen, imbir. Więc bardzo zdrowe, bardzo kolorowe i bardzo aromatyczne. Do usłyszenia. Jeszcze małe wtrącenie. Zrezygnowałam jednak z tych moich trzech paluszków, z mojej porcji do kolacji. I krótko mówiąc, niekoniecznie polecam te paluszki, dlatego że dla mnie są po prostu... Nie odpowiada mi ich smak i są niesamowicie tłuste, tylko czułam tłusty posmak buzi i jakiś taki... Nie w moim stylu. W ogóle są z serka topionego. Ja nie lubię serka topionego, więc krótko mówiąc, dla mnie nie. Chociaż no, można spróbować, ale ani to zdrowe, ani to w moim odczuciu nie jest dla mnie smaczne, więc... więc tak jak mówię, odrzuciłam je i nie jadłam już tych paluszków. A ja chciałam po prostu w jakiś sposób tutaj dodać coś takiego białkowego, choć tak naprawdę to było pseudobiałkowe, bo jak wiadomo, serek topiony to głównie tłuszcz, więc lepiej tutaj pokusić się o jakieś, nie wiem, kawałki kurczaka, żeby dodać do lecza, czy nie wiem, kawałki, nie wiem, jakiegoś odbrzyni tuńczyka, czy jakiejś rośliny strączkowej. Na pewno dużo lepsze, dużo zdrowsze rozwiązanie, więc skoro już moje dosyć ma być bliski i zdrowemu, więc zdecydowanie odrzucam te oto paluszki. Witam w dniu kolejnym. W zasadzie tutaj jeszcze pokażę fragment dzisiejszego śniadania, ale już po prostu trochę zostało nadpoczęte, więc tak nie do końca. Nagrywam ten filmik jeszcze jako fragment foodbooka z dnia wczorajszego, żeby po prostu jeszcze coś tam nakreślić a propos dnia wczorajszego. Tak jak wspominałam, że prawdopodobnie z nim jabłko, bo jeszcze coś w tym stylu. Zjadłam jeszcze jabłko, ale już nie kręciłam. I wypiłam herbatę. Wypiłam herbatę, tutaj też pokażę, bo dzisiaj teraz tutaj też mam. To jest herbata taka z rosmana, wiśniowo-bananowa. Smakuje trochę tak cierpko, podobnie do herbaty z dzikiej róży, którą bardzo lubię. Więc tą herbatę jeszcze wypiłam. Natomiast jeżeli chodzi o śniadanie, dzisiaj mam śniadanie owocowe. Tutaj akurat jest grejpfrut w segmentach, różowe. Posypany jest to tą mieszanką bakalant, miks słonecznik, dynia, orzeszki piniowe. Natomiast tutaj jeszcze miałam banana i śliwkę, tylko banana, śliwka, z jedna zapomniałam, że miałam kręcić. Więc ostatecznie banan, śliwka i grejpfrut z tą posypką, tylko aktualnie tutaj już pokazuję tylko grejpfrut z posypką. I tutaj ta herbatę też sobie zrobiłam, już trochę nadpiłam. I no, też była szklanka wody. Akurat z sokiem cytryny. Tutaj zresztą grejpfrut też jest jeszcze z wyciśniętym na grejpfruta z sokiem cytryny jeszcze trochę. To tyle. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, raczej nie będę kręciła dalszych posiłków, bo już nawet tego śniadania nie do końca ja nakręciłam. No kolejny foodbook, o ile będzie zainteresowanie, za jakiś czas. Dziękuję za uwagę. To jeszcze raz ja, jeszcze tylko małe sprostowanie, jeszcze tylko małe podkreślenie tego z wczoraj a propos tych paluszków serowane, są po prostu fatalne. Tak jak powiedziałam, lepiej ich nie kupować, ja je po prostu zostawiłam, dla mnie one są... Raz, że w ogóle nie lubię serka topionego, nie wiem czemu mi się wydawało, że są po prostu takie bardziej serki, tak jak nie wiem, ala oscypak, coś w tym stylu. Więc tak naprawdę ser topiony, którego nie lubię i po prostu to połączenie czegoś tłustego, wędzonego i po prostu mam wrażenie, jakbym go jeszcze coś w sumie plastikowego, więc w sumie okropne. Nie polecam.